zawsze siedzi na kanapie, na kolanach ma laptop, a wokół niego jest mnóstwo różnych notatek, jakichś różnych dokumentów. Nasi znajomi, rodzina znają ten obrazek, znają właśnie to, jak Marek, powiedzmy, wygląda w domu. Musi zawsze dopiąć swego. Jak coś postanowi, to nie ma przeszkód, musi dopiąć swego. Jest też bardzo pracowity. Jak coś zaczyna, to na 100% to skończy i wkłada całego siebie. Ile kontuzji miał, jak był jeszcze dzieckiem, to wiesz, mówię, Marek, daj sobie spokój z tą piłką, bo już będziesz, wylądujesz na wózku w końcu. A on mówi, to wyląduję, ale będę grał i koniec. Tutaj przychodził jako trener zresztą grający. Usłyszeliśmy tą ksywę jego, jak graliśmy kiedyś na kobyłce, że to jest rzeźnik z kobyłki. Marek Pawlon jest właśnie takim trenerem, że jak wchodzi do dziadka, no to pali się trawa. Znaczy, jak wchodził do szatni, mieliśmy bardzo mieszane uczucia. Marek miał dosyć taką groźną twarz. Byliśmy zaskoczeni, jak Marek zaczął wprowadzać system 4-4-2. Pokazywał nam przesuwanie na boisku na podstawie reprezentacji Włoch, późniejszej też Francji, no i te odległości. Te odległości były o tyle dla nas jeszcze wtedy zabawne, że jak można w lidze okręgowej w ogóle trzymać jakiekolwiek odległości. Stałe fragmenty gry, gdzie ćwiczyliśmy po prostu do znudzenia. Jego ulubione w cudzysłowie słowa to leser i dziadostwo. Marek nigdy nie będzie tolerował osób, które będą udawały, że pracują. Nie lubi dziadostwa na boisku i nie lubi, jak ktoś robi, odwala fuszerkę, tak? Marek jest generalnie osobą spokojną i ja tu się nie zgodzę z opinią niektórych osób, że jest ciężki i trudny we współpracy. Nie, on jest po prostu profesjonalny. To też godzi jakby w ten taki wizerunek zamordysty. Nie, Marek Pawlon to nie jest zamordysta. To jest prawdziwy facet, taki facet z jajami, z którym można porozmawiać, przedstawić argumenty. I jeżeli on się będzie z nimi zgadzał, no to on też je weźmie pod uwagę. To nie jest tak, że ma być taki koniec. Na przestrzeni 8 lat, jak byłem prezesem tutaj KS Legionowia, to był chyba jedyny trener, za którego kadencji, że tak powiem, nie było żadnych kwasów w szatni. Przywarą chyba jego było to, że zbyt ambicjonalnie podchodził do piłki. My jeszcze tego tak nie rozumieliśmy. Wydaje mi się, że byliśmy zbyt młodzi, żeby to zrozumieć. Może Marek się pogniewa za to, co powiem, ale myślę, że tutaj absolutnie takim numerem jeden jest jego praca. Myślę, że ja i Ola po prostu już pogodziłyśmy się z tym, że my jesteśmy nic na tym numerze, tym, może takim 1,5. Czasami mnie to nawet śmieszyło, że trener potrafił pojechać na 3 mecze jeszcze po naszym meczu na Ligę Okręgową, żeby analizować przeciwnika danego. Nie, aczkolwiek widać, że to po prostu krok po kroku wyszło mu to na dobre. Ma bardzo dobre wyczucie, jeśli chodzi o zawodników, bo to, co wspomniałem, zatrudniliśmy też dlatego trenera, że on potrafił z tych niższych lig wyciągać zawodników, którym dawał szansę. Jest plan i jest realizacja i ona nigdy się nie zmieniała. Czy wygraliśmy, czy przegraliśmy, robiliśmy swoje. Nie było żadnej paniki nigdy, tylko była konsekwentna praca. Ja nie widzę w nim takiej ogromnej zmiany. Ja myślę, że Marek stał się właśnie jeszcze bardziej pewny siebie, może jest bardziej zdystansowany. Tak, jednak myślę, że tak, myślę, że jest bardziej zdystansowany. I myślę, że waży słowa.